Jest taki, który buduje swój dom na piasku. Jest taki, który buduje swój dom na skalę. Kim ty jesteś? Do kogo ty należysz? Skąd wiesz, czy budujesz na skalę, czy na piasku? Bardzo łatwe pytanie, bardzo prosta odpowiedź. Jeśli słuchasz słów Pana Jezusa i robisz to, co On powiedział, budujesz na skalę. Jeśli słuchasz Jego słowa i nie robisz to, co On powiedział, budujesz na piasku. Więc idźcie i róbcie podobnie, tak jak Jezus powiedział. Drodzy, dzisiaj mamy ostatnią niedzielę tego miesiąca. W związku z tym kończymy dzisiejsze, kończymy studium tego miesiąca dotyczące dary, które Duch Święty dał dla służby w zborze, w kościele. Mówiliśmy o nich już dosyć długo. Mam nadzieję, że ten studium jest i był dla Ciebie pomocny. Podzieliłem te 19 darów. Tak, 19 darów w cztery kategorie. Pierwszą kategorię nazywaliśmy służby. Drugą kategorię nazywaliśmy ochronę. I w tych dwóch kategoriach mamy niesienie pomocy, rządzenie, okazywanie miłosierdzie, rozdawanie i usługiwanie pod hasłem ochrona. Są rozróżnienia duchów. Nie każdy duch pochodzi od Boga, nie każdy, kto mówi Panie, Panie, jest dzieckiem Bożym, jest wierzący. Nawet demony wierzą w Boga, więc trzeba uważać. Drugi dar to byli apostołowie. To jest dar od ducha. I żeby było jasne, mówiliśmy o tym, że w naszych czasach już nie ma tego daru, nie ma apostołów. Dlaczego? Dlatego, że apostoł jest z definicji człowiekiem, który widział Jezusa Chrystusa, chodził z Jezusem i zobaczył Go zmartwychwstanego. To jest warunek bycia apostołem, więc bierz to pod uwagę. Nie każdy dar, który był dany, jest dla nas dzisiaj dostępny. I trzeci dar w tej kategorii to są przełożeni, czyli starsi. I starszy ma trzy różne nazwy albo trzy różne tytułów. W Piśmie Świętym to jest starszy, jest pastor i jest biskup. I to jest ta sama osoba, ale mają nieco inną funkcję. Jest ta sama osoba. I teraz dochodzimy do trzeciej kategorii darów pod tytułem ogłaszanie. I tutaj jest kategoria, o której chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy list do Koryntian. Dwunasty rozdział. Nie chciałbym, żeby ktoś powiedział, nie ma takiego rozdziału, tak jak z Marcinem. Ja wiem, nie ma 31 rozdziału w Koryncie, ale jest 12 rozdział, ale 31 werset. Starajcie się usilnie o lepsze dary. I jest to moje przekonanie. Ja, szczerze mówiąc, ja muszę Wam powiedzieć, ja nie wiem, czy jestem obiektywny, ale wydaje mi się, że to są najlepsze dary, to jest ogłoszenie. Wydaje mi się, że ta kategoria wpada w kategorii tego, co Paweł pisze tutaj. Starajcie się usilnie o lepsze dary. Tak? Mówię, że nie jestem obiektywny, ponieważ wydaje mi się, że tutaj ja widzę swojego powołania. Tak? Ja widzę swój dar i ja widzę swoją rolę. Więc zawsze, kiedy ktoś widzi siebie w jakimś świetle albo ma jakiś dar, to on mówi, o, to jest najważniejsze, tak? Więc ja od razu z góry przyznaję, że staram się być obiektywny, ale nie wiem, czy do końca jestem. Więc, jaki jest pierwszy dar? Czytaliśmy o tym, że jest dar prorokowanie i dar proroków. I żeby było jasne, musimy wiedzieć, jak Biblia używa to słowo. Ponieważ kim jest prorok? Albo co prorok robi? Prorok jest człowiek, który ma dostęp,
po ludzku mówiąc, można powiedzieć w ten sposób, jest człowiek, który ma dostęp do jutrzejszej gazety. Dzisiaj. Tak? Gdybyś miał dostęp do gazety wyborczej, ale która ma być wydrukowana jutro, ale czyta się dzisiaj, mógłbyś powiedzieć, co będzie jutro, tak? I prorokowanie generalnie w Starym Testamencie ma takie znaczenie. Przyszedł człowiek i on prorokował i powiedział, będzie tak, tak i tak. I jeśli to się spełniło dokładnie tak, jak on powiedział, to ten człowiek był uważany za prorokiem i trzeba było posłuchać go. Nieważne, czy on miło mówił, nieważne, czy trudne słowa powiedział, trzeba było go posłuchać ze względu na to, co się spełniło. Chyba, że ten prorok powiedział, no widzicie, to co ja powiedziałem, sprawdzało się i z tego też powodu możemy przyjmować nowych bogów. Wtedy Bóg powiedział, nie, absolutnie nie, posłuchaj to, co jest napisane w prawie. Ale jest drugie znaczenie proroka albo prorokowanie i czytamy o tym w 14 rozdziale, dzieje Koryntian, 14 rozdział. I trzeci werset. Ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcania i pocieszenia. Okay? Więc prorokowanie w Nowym Testamencie zwłaszcza, ale też w Starym, nie tylko w Nowym, ale zwłaszcza w Nowym Testamencie, to słowo ma znaczenie albo jest używane w tym kontekście, że człowiek mówi do ludzi słowa zbudowanie, słowa zachęcenie i słowa pocieszenie. Tak? I de facto możemy powiedzieć o tym samym, to słowo można powiedzieć w tym znaczeniu i w drugim, ponieważ kiedy my stoimy tutaj i mówimy o tym, że Chrystus Jezus zbawił mnie. Co to znaczy? To znaczy, że Krzysiek powiedział, że kiedy przychodziłem do was, wszyscy mówiliście o tym, że jesteście zbawieni. O co wam chodzi? Nie zrozumieliście. Co przez to rozumiemy? No rozumiemy przez to, że człowiek, który wyznaje Jezusa Chrystusa, jest zbawiony, ma przebaczenie wszystkich grzechów, w momencie, kiedy umrze, wejdzie do nieba. Tak? Wejdzie bezpośrednio do miejsca, gdzie sam Bóg jest. Więc kiedy my mówimy, że my jesteśmy zbawieni, albo ja jestem zbawiony, albo ty stajesz i dajesz swoje świadectwo i ogłaszasz, opowiadasz, że jesteś zbawiony, ty prorokujesz de facto. Opowiadasz ludziom, co będzie, nie dzisiaj, nie co było, ale co będzie jutro, za 10 lat, za 15 lat. Kiedy my łamiemy chleb i pijemy z kieliszki, my prorokujemy, mówimy, że Jezus Chrystus przyjdzie po nas. Więc robimy, dlatego to się nazywa prorokowanie, ale co on robi? On buduje, on zachęca i on pociesza. Tak? I jeden przykład tego. Dzieje apostolskie, 21 rozdział. I ósmy werset. A wyszedłszy nazajutrz Paweł i my, jego towarzysze, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa, ewangelisty, który był jednym z siedmiu i zatrzymaliśmy się u niego. I miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. Kiedy tam mieszkaliśmy przez wiele dni, przyszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabos. Przybył do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi, powiedział, to mówi Duch Święty. Tak Żydzi zwiążą w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan człowieka, do którego należy ten pas. I on prorokuje, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj ten fragment w prosty sposób wyjaśnia nam różnicę pomiędzy jednym a drugim. Kiedy mowa jest o tych córkach, nie ma żadnego proroctwa, tylko że one, jest napisane, że one prorokowały, one mówiły słowo, tak?
czy jeśli ktoś powie, ok, to znaczy, że one przewidziały przyszłość i jest dogmatyczny w tym, bardzo proszę, dla mnie ten fragment jest przykładem tego, jak ktoś, kto mówi słowo, prorokuje. Ewidentnie Agabos był człowiekiem, który miał inny dar, albo był prorokiem w drugim znaczeniu tego słowa, czyli on był w stanie zobaczyć przed wydarzeniem to, co miało mieć miejsce. I dokładnie tak, jak on przewidział i tak, jak on przepowiedział, stało się dokładnie tak samo. Więc są ludzie, którzy mówią słowa prorocze. Wróćmy do Koryntian 14 rozdział. Proszę. 14 rozdział. Dwudziesty trzeci. Jeśli więc cały Kościół zbiera się w jednym miejscu i wszyscy mówią obcymi językami, a wejdą tam nauczeni albo niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? Ale jeśli wszyscy, uwaga, ale jeśli wszyscy prorokują, teraz, w jakim znaczeniu tego słowa? Czy każdy przewiduje to, co będzie jutro? Czy prorokowanie w tym kontekście, w tym znaczeniu ma znaczenie, ok, każdy z nas jest w stanie stać i powiedzieć, słuchajcie, za 15 dni kończy się wojna na Ukrainie, albo za rok będzie głód. Czy każdy z nas ma taki dar? No, raczej nie, tak? Jeśli wszyscy prorokują, czy wszyscy możemy wstać i mówić słowa dla zbudowania, dla zachęcenia, dla pocieszenia? Czy jest to zdolność, którą każdy z nas ma? Wydaje mi się, że tak. Więc w tym znaczeniu, jeśli wszyscy prorokują, wejdzie jakiś niewierzący albo nieuczony, będzie przekonany i osądzony przez wszystkich. Tak? Więc dar prorokowanie, dar mówienie słowa, pocieszenie, zachęcenie i zbudowanie jest darem, którego my, tak jak powiedziałem na samym początku, powinniśmy starać się usilnie zdobyć, tak? O, jeśli jesteś gościnny, jeśli umiesz rządzić w domu, jeśli okazujesz miłosierdzie, jeśli masz wszystkie inne dary albo dostęp do nich, super, dzięki Bogu za to, ale najważniejsze jest, żeby kiedy bracia zgromadzają się, żebyś ty miał słowo pociechy, słowo zachęcenie, słowo zbudowanie. Rzymian 12 rozdział mówi nam też o tym dar nauczaniu, tak? Więc jest kolejny dar nauczaniu. I nie każdy dar, nie każdy człowiek, nie każdy brat, nie każda siostra ma takiego daru. Są ludzie, którzy stoją i próbują wyjaśnić nam jakąś prostą prawdę i to jest łacina dla nas. I mówimy, wow, ja teraz mniej rozumiem, niż zrozumiałem na samym początku, tak? I to jest ewidentnie dowód na to, że człowiek nie ma takiego daru. Nie znaczy, że on nie może zdobyć tego daru, nie znaczy, że nie powinien pomodlić się do Boga o to, nie oznacza nawet, że nie może nauczyć. Ale są ewidentnie ludzie w naszych zborach, w naszym zborze, w naszych zborach, którzy, w zborach chrześcijańskich, którzy mają ewidentnie dar od Boga, żeby wyjaśnić nam rzeczy, które są trudne. Na przykład, wydaje mi się, że Paweł był przykładem takiego człowieka. Kiedy czytasz jego listy, na przykład list do Rzymian jest klasycznym przykładem tego, ale nawet list do Koryntian, list do Galacjan, list do Hebrajczyków, po prostu on wyjaśnia w sposób prosty i logiczne rzeczy, które są trudne, rzeczy, które są nie dla nas, rzeczy, które są boskie, a my czytamy je i rozumiemy dzięki Bogu to, co Bóg zamierzał robić, tak? Rzymian jest pięknym tego przykładem, tak?
jest dar nauczania. Więc jeśli ty masz taki dar, umiejętność, zdolność, otrzymałeś to od Boga, powinieneś służyć Bogu tym darem. Jest dar też w Rzymian 12 rozdział napominania. Napominanie, wydaje mi się, że głównie ma znaczenie negatywne, prawda? Robisz, powiedziałeś coś nie tak, postępowałeś nie w niewłaściwy sposób, zachowałeś się nie w porządku, trzeba przechodzić i napominać. Więc to jest, wydaje mi się, że główne znaczenie tego. I są ludzie w zborach, którzy po prostu nie umieją napominać, tak? Po prostu nie mają żadnej empatii, nie mają rozeznania pomiędzy jednym a drugim grzechem czy błędem. Dla nich wszystko jest czarno i biało. Wydaje mi się, że tak jest dobrze. Powinno być czarno i biało, o ile jest to możliwe, ale ludzie, są jakieś wyjątki. Są momenty, kiedy sprawa jest szara i nie można zawsze nazywać to jest zawsze złe i to jest zawsze dobre. Tak? To jest nieprawda. Na przykład są ludzie, którzy mówią, jeśli ty codziennie nie czytasz Pismo Święte, przynajmniej ileś tam rozdziałów, że ty grzeszysz. I oni potrafią stać za kazanicy i powiedzieć, że ty nie słuchasz Boga, ponieważ ty nie czytasz ile? Tyle co ja. Tak? I to jest zawsze ten standard, tak? Tyle co ja. A zawsze jest ktoś, kto czyta więcej od tej osoby. I ten, kto napomina, zwraca uwagę, że ty grzeszysz, ale jest kolejny brat, który napomina tego człowieka, który napomina innych, tak? Więc są takie sytuacje. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, on powiedział, no ludzie, wy, którzy znacie prawo, Dawid wszedł do świątyni i on zjadł z tego chleba, który był poświęcony, tak? To był zarezerwowany tylko i wyłącznie dla kapłanów, tak? Ale on zjadł, dlaczego? Ponieważ był głodny, ponieważ był umierający z głodu. I w Starym Testamencie, kiedy czytamy o tym, jeśli jakiś zwykły człowiek, czyli nie kapłan, gdyby zjadł, on zostałby zabity. Ale Dawid wszedł do świątyni, nie do świątyni, on wszedł do tego kapłana i on wziął ten chleb i on zjadł i nic mu się nie stało. Więc jest jakieś rozeznanie, powinien być jakieś rozeznanie. Jeszcze raz Paweł, kiedy napisał list do Koryntian, zobaczcie, jak on ich napominał. List do Koryntian, pierwszy rozdział, nie ma, każdy rozdział jest robicie źle. Nie ma, tak jak w niektórych miejscach, trochę dobrego, trochę złego, a potem trochę dobrego jeszcze raz. Tam jest po prostu, jest źle. Ale czytasz ten list i ty mówisz, wow, jak strasznie Paweł ich kocha. Tak? Nie kończysz czytania tego listu z przekonaniem, że ten Paweł jest strasznie twardy i mało empatyczny. Czytasz na każdą stronę wielką troskę, jak ojciec ma do syna, jak matka ma do córki, w słowach Pawła. Albo przeczytaj list do Filemona, jest piękny list, prawda? On mówi, ja mam prawo ze względu na moje stanowisko i ze względu na mój wiek wymagać od ciebie, żebyś mnie posłuchał. Ale on mówi, ja raczej dla Chrystusa, ja proszę cię, tak? Proszę dla miłości, posłuchaj mnie, tak? I są ludzie, którzy widzą to, którzy otrzymali dar od Boga i rozumieją tę różnicę, tak? I tacy ludzie z takimi darami są potrzebni w naszych zborach. I to jest, być może ty należysz do takich osób. Być może ty masz taki dar. Nie lekceważ twojego daru. Nie myśl, że skoro ty nie jesteś, nie masz tego daru, nie masz tamtego daru, że ty nie masz służby. Służ z tym, co Bóg ci dał. Rzymian 12 rozdział też mówi nam, że jest mowa wiedzy i mowa mądrości.
I tutaj jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Mowa wiedzy odnosi się do ludzi, którzy wiedzą, mają informacje, są w stanie odpowiedzieć ci na pewne pytania, tak? Wydaje mi się, że w naszym zborze, nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na to, czy nie, ale wydaje mi się, że w naszym zborze ewidentnie dla nas brat Jacek ma taki dar. Zapytaj się go o coś i on jakoś, on wie, on ma tę wiedzę, tak? Mówiliśmy w piątek. Nieważne, nie będziemy mówili o tym. Ale są bracia i są siostry. Możesz pójść do nich i pytać, słuchaj, co to znaczy? Albo co zrobić w takiej sytuacji? Albo co mam zrobić z tym bratem, z tą siostrą? I są ludzie, którzy umieją powiedzieć, mają odpowiedzi. Mają odpowiedzi. Mowa mądrości różni się od mowy wiedzy w tym, że człowiek, który ma wiedzę, nie zawsze jest mądry. I to nie jest do ciebie, Jacek, żebyś wiedział. Muszę to powiedzieć. Człowiek, który jest mądry albo ma mowę mądrości, umie stosować w życie to, co on wie. Tak? Więc są ludzie, którzy wiedzą, mają wiedzę, ale w praktyce są do niczego. I są ludzie, którzy być może mają mniejszą ilość wiedzy, ale to, co oni mają, umieją stosować bardzo, bardzo dokładnie. Tak? Kiedy idziesz do chirurga, on nie wyciąga ogromny miecz jakiegoś wojownika, rycerza. On wyciąga malusieńki, jak? Skalpę, tak? Ale to, co on jest w stanie zrobić z tym, jest bardzo, bardzo godne podziwu, prawda? Małe ostrze, ale genialna praca. Ja nie chciałbym, żeby jakiś rycerz swoim wielkim mieczem działał na mnie, tak? Więc to jest ilustracja. Mam nadzieję, że to jest jasne. Więc wszystkie te pięć darów są używane w zborze jako sposób mówienia. Jeśli ty jesteś w stanie, jeśli poświęcisz swoje życie i swoje prośby, prosząc Boga o to, żeby Bóg dał ci jeden z tych darów, wydaje mi się, że ty będziesz błogosławiony. Nie lekceważając innych darów, ale staraj się o więcej. Staraj się być tym człowiekiem, który ma słowo pocieszenia. Przyjaciele Hioba przyszli do niego. Wydaje mi się, że oni mieli dobre intencje. Wydaje mi się, że oni nie przyszli powiedzieć mu aha, aha. Oni zobaczyli go cierpiącego i przez 7 dni nic nie powiedzieli. Tak? Oni po prostu przybyli z nim. I czasami, słuchajcie, to jest mądre dla nas. Nie zawsze trzeba coś powiedzieć, tak? Klasyczny przykład. Każda książka, która mówi o relacjach pomiędzy mężem a żoną, mówi zawsze, podaje ten przykład, tak? Żona nie zawsze chce, żebyś ty powiedział, co ona ma zrobić. Ona tylko chce, żebyś ją wysłuchał, tak? I czasami w życiu tak jest. Po prostu potrzebujemy, żeby ktoś wysłuchał, co się dzieje u nas. To było złoto dla ciebie, bracie. Nie zawsze musisz odpowiedzieć, tak? Wystarczy posłuchać. O wie. No, mówiliśmy o wiedzy i mądrości, prawda? Trzeba stosować tą wiedzę czasami. Ty masz kazanie po mnie. To nie jest dobry pomysł. No, o czym ja mówiłem. A ci przyjaciele i w momencie, kiedy zaczęli opowiadać, Hiob im zarzucił, mówi, jesteście niedobrymi pocieszycielami. Szkoda, jaka wielka szkoda. On cierpiał i jakby to było za mało, jeszcze jego przyjaciele dorzucili na to. Więc bądź idź do przodu z tymi darami.
jest napisane niech prosi, niech prosi. Jeśli nie masz, to niech prosi. Ostatnia kategoria to są znaki mocy. I to jest kategoria, która wszystkim się podoba. Jakie to są dane. I powiem wam najkrócej. Będziecie rozczarowani. Ponieważ o językach już mówiliśmy dosyć dużo. Czynienia cudów, czy różnienie, różne rodzaje języków, tłumaczenie i dar uzdrowienia, tak? Czynienie cudów. Na przykład Paweł. On został ukąszony. I cały, wszyscy świadkowie patrzyli się i czekali na jakieś wydarzenie, które nie miało miejsca. Tak? Wow, to był cud. To co się stało. Mówienie językami. Ludzie mówili obcymi językami w dosłownym znaczeniu. Mówili po polsku, po grecku, po łacinie, po angielsku, po polsku, po rosyjsku. I mówili dobrze, zrozumiale i wyraźnie. Dar tłumaczenia języków. Czyli kiedy ktoś mówił językami, nie było tak, że na przykład załóżmy, nie wyglądało tak, że osoba mówiąca mówiła w swoim języku, I wasn't speaking in English, a słuchacze zrozumieli to, co on powiedział, mówiłem po angielsku, tylko ten człowiek mówiący, on mówił w tym obcym języku. Tak? Bo są ludzie, którzy mówią i twierdzą, że mówienie językami oznacza, że ty mówisz do grupy, nie wiem, 20-30 osób i ten jest Chińczyk, ten jest Meksykanin, ten jest, nie wiem, Koreańczyk. Masz 260 możliwości i Francuz kogo? Włoszkę, tak. I każdy mówi w obcym języku, a ja mówię w jednym języku i wszyscy mnie rozumiecie. Nie było tak. Skąd wiemy, że nie? Ponieważ jest dar tłumaczenie. Jeśli dar mówienia językami oznacza, że wszyscy rozumiemy, dar tłumaczenia jest bez sensu i tak jest niepotrzebny. Więc były sytuacje, w których przyjechał jakiś brat z obcego kraju i on zaczął mówić i nikt go nie rozumie. Oprócz tego brata, który ma, albo siostry, który ma dar tłumaczenia. I wstał i powiedział, on powiedział to. Basia, skąd ty wiedziałaś o tym? Duch Święty dał mi taki dar. Albo skąd Bartek wiedziałeś o tym? I jest dar tłumaczenia. Jest napisane, jeśli ktoś mówi obcymi językami, ale nikt nie tłumaczy, to on ma siedzieć cicho. Jeszcze raz, ta sama logika. Jeśli dar mówienia obcymi językami oznacza, że wszyscy mnie rozumieją, w jakim momencie mam siedzieć cicho, skoro wszyscy mnie rozumieją? I dar uzdrowienie. Jeszcze raz, pamiętacie, to był Paweł. Strasznie długo mówił. Do północy. Jeśli obawiasz się, że czasami ty mówisz nudno i ludzie śpią i ty widzisz, słuchaj, Paweł też mówił długo i nudno. Jego kazanie były takie nudne, że ludzie umierali przy tym, dosłownie, tak? Ten chłopak wypadł z okna, tak? Ale co Paweł zrobił? Zachęta. To jest zachęta dla ciebie, tak? I dla ciebie. No więc on mówi, jest dar uzdrowienia. Więc Paweł szedł, on mówi, słuchajcie, czemu przerywacie mojego kazania? Ja mam coś ważnego do powiedzenia. Wstań, jedz coś, chodźcie jeszcze raz i kontynuujmy to kazanie. Te dary, ja widzę w piśmie, już nie mają miejsca, nie są używane w naszych czasach. Dlaczego? Ponieważ Bóg w naszych czasach przemówi do nas przez to słowo. I teraz to słowo wszędzie jest potwierdzone. Musimy mieć rozeznanie, kiedy apostołowie poszli na przykład do Koryntu, płynęli i dotarli do Korynt i oni zaczęli mówić rzeczy, oni nie mieli nic, żeby potwierdzić to, o czym oni mówili.
Więc oni zaczęli opowiadać o jakimś Chrystusie, który zmartwychwstał, ale nikt nie słyszał o tym, nikt nie wiedział o tym i nikt nie rozumiał to, co on mówi. Więc apostołowie, kiedy oni otrzymali te dary i poszli i zaczęli czynić cuda, to było dla wszystkich świadków potwierdzenie, że to, co oni mówią, musi pochodzić od Boga. Ale w momencie, kiedy już Pismo Święte dla jakiejś grupy ludzi jest dostępne, kiedy już jest potwierdzone, już potrzeby tych znaków znika i już coś innego wchodzi jako fundament albo jako potwierdzenie. Tak? I mamy dowód na to. List do Filipian, drugi rozdział. List do Filipian, drugi rozdział. Dwudziesty piąty werset. Uznałem też za koniecznie posłać do was Epafrodyta, mego brata i współpracownika i współbojownika, waszego wysłannika i sługę w moich potrzebach, ponieważ tęsknię za wami wszystkimi i bardzo się smucił, gdyż słyszeliście, że zachorował. Rzeczywiście, bowiem chorował tak, że był bliski śmierci. Lecz Bóg zmiłował się nad nim i nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym nie doznawał smutku ze smutkiem. Więc w przypadku tego Paweł ewidentnie doświadczył jakiś okres w swoim osobistym życiu, kiedy już nie miał tego, co kiedyś miał. On wskrzesił człowieka. On sam nie zginął dzięki mocy, dzięki daru, który on miał w sobie. Ale kiedy ten brat chorował i był śmiertelnie chory, on nie mógł po prostu uzdrowić go. On liczył na łaskę Bożą. Oczywiście klasycznym przykładem jest Tymoteusz. Nawet nie musimy otworzyć, ponieważ wszyscy znamy jego historię. On pisząc list do Tymoteusza mówi: słuchaj, ja słyszałem o tobie, że często bywasz chory. Tak? Często chorujesz. On nie powiedział: bądź uzdrowiony, ale on powiedział: przestań pić wody. Napisz trochę alkoholu, tak? Napisz trochę wina, ponieważ ten alkohol może zabić to, co jest w tobie, to, co jest w tobie jest nieczyste, to, co powoduje chorobę, tak? Więc nawet Paweł stracił tę moc. Dlaczego? I za każdym razem, kiedy jest jakiś wyjątek, ten wyjątek jest wtedy, kiedy Słowo Boże już jest potwierdzone. Więc mamy wzór tego, że dary mogą przestać być używane. Są świadectwa ludzi, którzy głoszą Ewangelię w różnych miejscach, w miejscach, gdzie nie ma tej księgi. I oni piszą świadectwo o tym, co tam Bóg działa i Bóg robi wśród nich. Ja jestem skłonny do tego, żeby wierzyć tym świadectwom. Tak? Ja nie uważam, że w XXI wieku Bóg nie daje tym darom. Nie daje apostołów, to prawda, ale dary uzdrowienie, dary mówienie językami, dary tłumaczenie języków, tak, ale w sytuacjach, w miejscach, w których nie ma tego standardu, nie ma dostępu do słów Bożych i mi się wydaje, że tylko i wyłącznie wtedy. I to podsumowuje nasz studium. Powodem, dla którego otrzymaliśmy dary, nie jest po to, żeby powiedzieć, tak jak niektórzy mówią, ja mam taki dar. O, albo zrobić biznes, prawda? Stać się bardzo bogatym. I jak się nazywa? Szarlaman? Nie. Szarlatan. Szarlatan robi biznes z tego, co Bóg niby mu dał, prawda? Więc można oglądać teraz na Netflixie program, który się nazywa Kaznodzieje Milionerzy, tak? I oni latają po całym świecie nowymi samolotami i są bardzo, bardzo bogatymi osobami i oni jeżdżą, latają po krajach, uzdrawiając ludzi za brudny zysk. Bóg nie dał nam tych darów, żeby zyskać materialnie. On dał, żeby zbudować zbór, zbudować ludzi. I proszę was całym sercem, badajcie wasze serce, badajcie się,
co Bóg dał ci, bo ewidentnie Bóg dał każdemu z nas jakiś dar. Jeśli przychodzisz do zboru, przyjdź gotowy służyć tym darem. I to też powinien być motywacją dla ciebie, żeby nie opuścić zgromadzenie. Ponieważ mając dar, nie jesteś w stanie służyć tym darem, kiedy ty jesteś sam w domu. Tak? Bóg dał dary po to, żebyś ty służył w zborze. Tak? Więc każdy z nas jest sługą.